Tak naprawdę możemy kisić absolutnie wszystko, począwszy od owoców, warzyw, ziół czy kwiatów, kontynuując na rybach czy mięsie. Trzeba po prostu wiedzieć, jaką technikę kiszenia dobrać do danego produktu, a potem już można powiedzieć, postępować zgodnie z jakąś tam określoną instrukcją. Także czy to będą pomidory, czy truskawki, czy na przykład łosoś, wszystko możemy fermentować, trzeba tylko wiedzieć, jak to konkretnie zrobić. Przede wszystkim kiszonki zawierają bardzo dużo witaminy C, także w okresie jesienno-zimowym no, fajnie jest jeść dużo kiszonek, poza tym bardzo mocno wzmacniają perystaltykę jelit. Także cały czas jakby wpływają kiszonki na nasz organizm. Nie zapominajmy też właśnie, że kiszonki to są cały czas żywe organizmy i dobre bakterie, które wprowadzając do organizmu no, poprawiają nam też jakość naszej flory bakteryjnej, naszego zdrowia. Także jedzmy kiszonki, bo wyjdzie nam to na zdrowie. Kiszenie absolutnie nie jest rzeczą trudną. Przy takich dwóch podstawowych metodach możemy kisić zarówno w wodzie z solą, więc wystarczy zalać produkt wodą solą lub po prostu dodać samą sól i czekać, aż dany produkt puści wodę i ta woda zacznie fermentować. Także absolutnie nie jest to trudne, a jeżeli ktoś chciałby się nauczyć fermentować na takim troszeczkę wyższym poziomie, to zapraszam na warsztaty z fermentacji.